Cześć, witamy serdecznie. To jest kolejny materiał. Tym Znowu. razem, znowu, tak. Znowu mnie. Tym razem bazujemy na w sumie świeżych i trochę mniej świeżych doniesieniach prasowych związanych z aferą mailową. Jak pewnie wiecie, prezes kancelarii naszego premiera Mateusza Morawieckiego ma mały problem z mailem. Mały. Całkiem spory. Jakieś 70 tysięcy maili wyciekło. Takie są szacunki. W każdym razie tak podaje Gazeta Wyborcza. I maile dotyczą mniej lub bardziej poufnych spraw państwowych. A ze mną, jak zwykle, jest pan Dawid Wolewski, pan Paweł Boniewicz i ja nazywam się cały czas Grzegorz Buliński, nie zmieniłem imienia, chociaż niektórzy zmieniają, na przykład Kanye West. W każdym razie witamy serdecznie i zapraszamy do oglądania. Przechodząc Dobra. Bezpośrednio do tego, co się wydarzyło, kiedy się wydarzyło, pierwsze maile, pierwsze wycieki, jeśli można wierzyć temu, że są to prawdziwe maile, bo ponieważ rząd i przedstawiciele partii donoszą, że oczywiście są to nieprawdziwe informacje, że są to podrobione maile, ale pierwsze wycieki rzekomych maili pana Dworczyka miały miejsce 22 września 2020 roku, a w czerwcu miały miejsce pierwsze publikacje na platformie Telegram. Platforma Telegram jest to coś pomiędzy Facebookiem a Twitterem. Dodajmy, że bardzo popularna na wschodzie szczególnie. Rosja, Białoruś to są generalnie najbardziej popularne rewiry, gdzie ta aplikacja jest chyba najbardziej rozpropagowana i najczęściej używana i jest też dosyć bezpieczna, w sensie właściwie gwarantuje niemalże pełną anonimowość. Tak jest. Ale warto właśnie zauważyć, że na skutek działań polskiego rządu i po prostu zwykłych próśb zostały zdjęte pierwsze, czy to forum, właśnie publiczna konwersacja, poufna rozmowa. Oczywiście dwa dni później ponownie się pojawiło i pojawiła się oczywiście strona internetowa, która jest poświęcona wyłącznie tym treściom, czy jest to poufnarozmowa.com. Co donoszą gazety? Według Wyborczej, tak jak wspomniał wcześniej Grzegorz, jest to ponad 70 tysięcy maili, w których są zawarte zarówno konwersacje, jak i treści o znaczeniu państwowym. I są różne doniesienia. Komputer Świat donosi, że zostało to pozyskane na sposobie phishingu, czyli właśnie wyłudzenia poprzez podszywanie się pod administrację, tudzież przez właściwe służby, które mogą właśnie poprosić pana ministra o maila, o hasło i w ten sposób się to wydarzyło. Oczywiście jest też narracja tego, że to rosyjskie służby włamały się w sposób dosłownie siłowy na maila, co warto zauważyć, jest to na wirtualnej Polsce. Jak również się to wskazuje, że wcześniejsze włamanie na konto żony pana Dworczyka Michała również było narzędziem siłowym Federacji Rosyjskiej. Eksperci wypowiadają się generalnie, że jednak najprawdopodobniej nie był to atak, w cudzysłowie oczywiście taki typowy atak hakerski. Bardziej najprawdopodobniej był to rzeczywiście typowe działanie phishingowe. Być może pan minister został po prostu przez fejkowego nadawcę korespondencji w sposób skłoniony do pewnych działań, które po prostu zagroziły bezpieczeństwu jego skrzynki. Mam nadzieję. Tak również donoszą... Jeżeli zgadnięte by zostało jego konto, po prostu wpisując Michał Dworczyk, numerek WP i na przykład, nie wiem, imię żony albo datę urodzin, to byłby trochę przypał, jeżeli nasz tutaj pan minister by miał osoby takie na najwyższym szczeblu administracji rządowej jako pracownik. Wirtualna Polska zaręcza, że ich serwery są i tak samo tym samym skrzynki mailowe na tych serwerach funkcjonujące są zupełnie bezpieczne i że nie ma absolutnie takiej możliwości, ażeby jakiś podmiot zewnętrzny, czy to jakiekolwiek służby miały do nich dostęp. Jak wiemy, z bezpieczeństwem, jeśli chodzi o korespondencję, bywa na świecie różnie. Już nie takie państwa jak Polska miały z tym problemy. I teraz komu to ufać? Rządzącym, którzy mówią nam o ataku ze wschodu. I mówią, że to sfałszowane. Na początku tak. Narracja była taka, czy dalej się utrzymuje ta narracja? Są to nieprawdziwe maile, że są to sfalsyfikowane i że wszelkie treści, które się tam ujawniają, w szczególności właśnie na Telegramie, są całkowicie wyssane z palca. No, z kwestii istotnych trzeba przypomnieć o tym, że niestety niejaki Patryk Jaki udostępnił informację... Dobry żart. Bardzo śmieszny, wiem. Tak.
udostępnił informację, bodajże na swoim Twitterze chyba napisał, w odpowiedzi na pewne oskarżenia o defraudację bodajże publicznych pieniędzy. Udowadniając mailem, z którym właśnie znajdował się w tych wyciekach. Dokładnie, jakby potwarł swoją tezę a propos tego, że jest niewinny, właśnie bazując na jednym z maili, które wyciekły ze skrzynki pana Dworczyka. A to ciekawe. Przedstawiając to jako dowód, że on przecież jest niewinny. I tym samym zaburzył tak naprawdę linię partyjną, mówiąc o tym, że te maile są spreparowane w znacznej większości, jeżeli nie wszystkie. To szkoda. Co warto zauważyć? Bo to była ładna linia partyjna. Że jest to wszystko nieprawdą. No. Warto zauważyć, że są tam właśnie wszelkiego rodzaju treści. Mamy tam korespondencję pomiędzy premierem a szefem kancelarii. Mamy tam korespondencję pomiędzy pozostałymi członkami ministerstwa. I z innymi resortami również. Tak, z innymi resortami. Mamy tam korespondencję dotyczące spraw wojskowych. Mamy tam korespondencję dotyczące spraw kościelnych. Mamy tam korespondencję dotyczące wszystkiego. No po prostu zabawniejszy... człowiek wielu talentów, tak jest. To Michał Dworczyk najprawdopodobniej. Z zabawniejszych wątków warto wspomnieć o mailu, który zawierał swego rodzaju dosyć uproszczony, a właściwie zalążek scenariusza spotu mającego promować Michała Dworczyka jako człowieka pracującego na dobro kraju. Spot miał się nazywać, miał mieć tytuł Jestem spadochroniarzem. W dużym skrócie ten spot zawierał opis działań, czy właściwie tego, co miało dziać się na ekranie. Miało to bazować generalnie na tym, że Michał Dworczyk miał się na początku oczywiście przedstawić, powiedzieć, czy kim jest, czym się zajmuje, a następnie miało być szybkie przejście na pokład samolotu, miał otworzyć drzwi samolotu, powiedzieć, tak, jestem spadochroniarzem, skacząc, miał skoczyć z tego samolotu na spadochronę i jakby w locie miała się dalej akcja spotu toczyć. Ja szanuję za odwagę, bo nawet jakbym myślał o własnej kampanii, to nie odważyłbym się na skok na spadochronie tylko w celach tego, żeby ta kampania odniosła sukces, ale widać, że jest zdeterminowany. Powiem tak, treść tego maila ciężko było mi odebrać się zupełnie poważną, aczkolwiek cała reszta korespondencji z panem, który ten scenariusz prawdopodobnie wytworzył, wskazuje na to, że to rzeczywiście miało prędzej czy później dojść do skutku rzeczywiście. No oczywiście pojawia się też wątek dziennikarza Skórzyńskiego, który obecnie pracuje dalej wciąż w TVN-ie. Już nie będzie faktem, de facto prowadził audycji związanych w jakikolwiek sposób z polityką, został przeniesiony do innej parafii. Nieciekawa tradycja. Ale naprawdę, kojarzę się z inną instytucją niż TVN. Spodziewałem się tego, że dziennikarz Skórzyński, będąc dziennikarzem, trzeba zachowywać w miarę możliwości, w każdym razie neutralność. A doradzanie w TVN-ie? W TVN-ie? Czy możemy mówić o komercyjnej telewizji jako niezależnej? Nie za bardzo. Mimo wszystko jednak korespondencja jednego z najbardziej znanych dziennikarzy danej telewizji czy danego przedsiębiorstwa, kiedy on koresponduje z tak naprawdę szefem kancelarii premiera a propos kwestii związanych de facto z linią polityczną, linią partyjną i z kolejnymi działaniami, tak naprawdę planowaniem budowania całego wizerunku partii, jak i osób do niej należących, no jest chyba rażącym, nie trzeba tego nikomu powtarzać, rażącym po prostu naruszeniem etyki jakiejś dziennikarskiej. No przecież tak nie powinno być. Z drugiej strony, w jakim sposób można ograniczać? Jest to de facto prywatna korespondencja. To, że ona wyciekła, to już jest rzecz niewygodna. A co się w niej znajdowało, może być obiektem krytyki, a z drugiej strony to nie jest oficjalna korespondencja pana ministra, bo nie było to właśnie realizowane na kanałach, że tak powiem, rządowych. Mnie najbardziej mnie to przeraża, że jak trzeba mieć wywalone jako człowiek władzy, kiedy gwarantowany ci jest najprawdopodobniej bezpieczny, zabezpieczony serwer mailowy. Bezpieczny telefon, bezpieczny laptop. I po prostu to jest, to nie jest nawet, żeby tam nie zataić coś. To chodzi bardziej o to, że z niechcenia, z przyzwyczajenia, bo ja tu zawsze sobie mailika na WP wysyłam. To będę troszkę, ale trzeba też pamiętać o tym, że oficjele, między innymi związani też z MSZ-em, przyjęli prezent od chińskiej delegacji w postaci telefonów, swoją drogą, których później używali w celach również służbowych. Także jak widzimy, zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego kraju, bezpieczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa właściwie czyhają wszędzie i trzeba po prostu pamiętać... Można powiedzieć bardziej pesymistycznie, że cyberbezpieczeństwo w Polsce nie istnieje. Ale jest właśnie tego problem, że czy można mówić o braku edukacji? Prawdopodobnie nie, bo ci panowie musieli przejść szkolenia, musieli zostać poinstruowani, jak powinni się
ze sobą kontaktować, a mimo to no, mamy sytuację, jaką mamy, gdzie treść o znaczeniu państwowym, o znaczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznej polityki państwa trafiają na rosyjski komunikator, gdzie dosłownie można to mówić, że to zarówno jest nieudolność osób, które się uczyły tych podstawowych właśnie rzeczy, czyli zmienianie częste hasła, bo aż od 2020 roku de facto hasło nie zostało zmienione, na to wychodzi. Nie było jakichkolwiek zabiegów tego, nikt nie sprawdzał logów pana Dworczyka, skąd się logowano, skąd pozyskiwano informacje. Tak jak jest podobno sugerowane, że jest ślad tego pozostał, że otwierane było to na komputerze z cyrylicą, który równie dobrze może być podrobiony. Równie dobrze może być to, że... To jest aż taki ordynarne wręcz zostawianie śladów. To one te ślady, które rzekomo prowadzą na wschód, zdają się być zostawione raz, że niedbale, bo są zbyt oczywiste, a dwa, że w konkretnym celu. Właśnie na to, żeby skupić, że tak powiem, uwagę osób, które będą później dochodziły, skąd tak naprawdę, w jaki sposób pozyskano tę informację, skupić właśnie na konkretnym obiekcie, konkretnym kierunku i w tym samym odwrócić uwagę od, że tak powiem, kierunków alternatywnych. No co, jak widać, całkiem zdało egzamin, bo w mediach czy publicznie cały czas mówi się o tym, że jest to atak ze wschodu. Tak. Kiedy tak naprawdę mógł być z zupełnego innego miejsca na świecie? Wskazując na Federację Rosyjską, spotkałem się też kilkukrotnie z tym, że jest to białoruska próba destabilizacji, ale równie dobrze możemy patrzeć się niby dalej. Mamy niesamowitych hakerów w Korei Północnej, mamy niesamowitych hakerów w Chińskiej Republice Ludowej, ale w ogóle tego dyskursu, ten dyskurs płynie z mediów, nie ma żadnych zapewnień, nie ma żadnych informacji dotyczące dochodzenia, które ma miejsce. Bo... Z drugiej strony, jak ufać jakimkolwiek doniesieniom w momencie, kiedy rzekomo te maile wszystkie miały być nieprawdziwe, a tymczasem jeden z bardziej znanych przedstawicieli partii na własnym Twitterze, że tak powiem, totalnie burzy obraz tego, że to miało być wszystko sfabrykowane, albo przerobione, albo tylko częściowo prawdziwe. No, w tym momencie ciężko wierzyć tak naprawdę oficjalnej linii. Dobrze, i ty powiesz, ciężko wierzyć oficjalnej linii, a ja powiem, a na przykład sam prezes Jarosław Kaczyński, człowiek, który jakimś się poważaniem jednak społecznym się cieszy, mówi i apeluje nawet do najwyższych członków swojej partii na jednym z tajnych posiedzeń w prezydium, żeby nie wierzyli w to, że to jest atak, znaczy żeby właśnie uwierzyli, że to jest atak przeprowadzony przez Rosjan i że te maile są sfałszowane i że żeby nie zwracali uwagi nawet na to, jak usłyszą to, że jest na przykład starym dziadem. I no mogły tam być też gorsze rzeczy. Znaczy, to tyle zabawne i smutne jest to no, w tym, że zabawne jest nazwał to, go tak bodajże chyba premier Morawiecki. Tak wynika z tych maili. To jest kolejna taka piękna gwiazdeczka, którą nam premier Morawiecki dał tak, na skutek tak. Wycieków. To się jeszcze nakłada z tym, że nie, część wycieków, którą właśnie najbardziej przejął się Jarosław Kaczyński osobiście, są te wycieki, które mówią o tym, jak Morawiecki próbuje budować swoje własne skrzydło w PiSie i budować wewnętrznie w PiSie jakąś swoją niezależność od pana prezesa. Ale całe szczęście Jarosław Kaczyński, czy nieoficjalnie, dostał już teczkę z wszystkimi tymi mailami. Całe 70 tysięcy maili. Przejrzał je, z tymi, które go interesowały na temat budowania nowej frakcji swojej partii. Przejrzał je, sprawę podobno rozwiązał. Teraz rezygnuje z pozycji w rządzie i jak powiedział, idzie pracować, skupić się na partii. Więc także mamy pracę u podstaw. Zobaczymy, jakie będą tego efekty, ale no może jeszcze nie przed wyborami, ale po wyborach może być ciekawie, może jakaś czystka nastąpi. I wtedy się okaże, że jednak te maile to... Jeszcze nie wiemy, co jeszcze nas czeka tak naprawdę, bo ilość maili, która wyciekła, a ilość maili, którą, że tak powiem, posiadamy z tych nieznanych źródeł się... Jeszcze ze sobą nie zgadza. Możemy dużo się spodziewać ciekawych jeszcze. No tak naprawdę mamy jakiś niewielki urywek, strzępek wręcz informacji, bo trzeba dodać też ważną rzecz, że sporo dostępnych screenów maili zniknęło z sieci. Już nie są dostępne, albo w każdym razie ciężko je znaleźć, dużo ciężej niż wcześniej, bo wcześniej tak naprawdę wystarczyło wygooglować po prostu afera mailowa myślnik minister Dworczyk i w tym momencie tych maili znajdowało się bardzo dużo. Teraz nawet na stronie poufna rozmowa... Pewnie Rosjanie zacierają ślady. Jest ich naprawdę dużo mniej, bo po prostu pamiętam, kiedy oglądałem jeszcze jakiś czas temu, było tego sporo więcej i część muszę po prostu przywoływać z pamięci z tego, co widziałem wcześniej. To też jest pewnie jakiś zabieg... Że masz taką fotograficzną pamięć, Grzegorzu. Zabieg bezpieczeństwa, a z drugiej strony
nie ma chyba nadziei na to, że te fale się skończą. Tak długo jak będą maile, tak chyba do przyszłych wyborów możemy się spodziewać ciekawostek, informacji. No, to spory mieszek z tymi mailami. 70 tysięcy, że tak powiem, zrzutów ekranu, czy tam stron korespondencji, to całkiem sporo, także można tym rzucać przez dłuższy czas. Jedną z reperkusji tego całego wydarzenia jest powołanie specjalnego biura cyberprzestępczości, czy tam cyberbezpieczeństwa. W końcu. W końcu, ale no, wcześniej, trochę za późno. Wcześniej zajmowało się tym biuro kryminalne, w sensie był pododdział w biurze kryminalnym policji. Po prostu Komenda Główna Policji między innymi też się tym zajmowała. I tak to był jeden z obszarów działania biura kryminalnego. Teraz no, jest już oddzielny oddział utworzony. Do 2025 roku ma on około oscylować, jakby liczba jego funkcjonariuszy ma oscylować w granicach 1800 funkcjonariuszy. Także będzie to całkiem znaczny oddział, który będzie się skupiał głównie na bezpieczeństwie właśnie i też korespondencji rządowej i w ogóle cyberbezpieczeństwie oficjeli państwowych i nie tylko. No tylko teraz tak, trzeba zastanowić się nad aspektem bezpieczeństwa dla obywateli, bo jeżeli Komenda Główna Policji w postaci organu, jakim będzie Biuro Cyberbezpieczeństwa / Cyberprzestępczości, otrzyma kolejne kompetencje na podstawie ustawy, która ma zostać wprowadzona, bo właśnie niedługo będzie procedowana, jak już w najbliższym czasie ten projekt powstaje, no będzie to kolejna możliwość, ażeby obywateli inwigilować. Nasz prywatny policjant, który przygląda razem z nami memy. No dokładnie. Oprócz programu Pegasus, o którym było jakiś czas temu głośno, który rzekomo został zakupiony tylko i wyłącznie w celach testowych, a właśnie między innymi dla Biura Cyberbezpieczeństwa ma być narzędziem użytecznym, także to wychodzi, że tak powiem, poza fazę testów, a raczej wchodzi w praktykę. I prawdopodobnie wiele innych oprogramowań i technik, które będą wykorzystywane. Jeżeli będą wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, co bardzo chciałbym wierzyć, to fantastycznie. Dbajmy o bezpieczeństwo informacyjne naszego kraju. Dbajmy o prywatność nawet właśnie członków, że tak powiem, politycznego establishmentu, ponieważ posiadają nawet nie chodzi informacje, o nich. Chodzi o po prostu znaczące. Informacje ważne dla państwa. Tak, ale właśnie przez to, że oni posiadają, to ta ich nieprywatność w kwestiach właśnie publicznej odpowiedzialności, tylko tak. W kwestii tego, że posiadają oni wiedzę, informacje, które są ale to jest bezpośrednio też, związane też, z naszym. Z tych maili płynie też jedna przerażająca rzecz, że tak naprawdę jak się na nie patrzy, ludzie obecnie znajdujący się u steru władzy w Polsce nie potrafią odłączać tych informacji, najważniejszych informacji państwowych z jakimiś swoimi prywatnymi animozjami. I tak naprawdę czy to w wiadomościach, w których chcą sobie ponarzekać na starego dziada, to jeszcze dorzucę na przykład kilka tajemnic państwowych, które nie powinny być dostępne. To już jest chyba kwestia także naszej kultury polityki, a nie kwestii, której... Ale no tak. Kolejnym wyrazem tego, że nie za bardzo chyba przywiązujemy wagę do tego, kto reprezentuje nasze państwo momentami, może na dowód tego można przedstawić chociażby korespondencję z niejakim Pawłem Jabłońskim, który jest bodajże podsekretarzem w Ministerstwie Obrony Narodowej, który między innymi w konwersacji czy w rozmowie z premierem Morawieckim, jak bodajże z Michałem Dworczykiem, wspominał, a właściwie propagował, czy zachęcał do szybszego wprowadzenia reformy, która już bodajże weszła, bo to w 2018 roku była ta korespondencja, a propos tego, żeby otworzyć nową ścieżkę dostania się do korpusu dyplomatycznego, prostszą, bo wcześniej trzeba było ukończyć uniwersytet, bodajże minimalnie z stopniem magistra, następnie odbyć szkolenia, staże, że tak powiem, praktyki w Akademii Dyplomatycznej i dopiero później po testach można było do tego korpusu zostać włączonym. Ale bądźmy szczerzy, to jest za długa droga, tak? No i właśnie tak, przy okazji tak argumentowano i tak... Jeszcze właśnie... ci studenci kończą te studia i oni tak chcą sami myśleć w ogóle za siebie, jakieś mieć swoje Dokładnie poglądy. Dokładnie taki argument widniał w tym jak mówił. Jakoś mi się ten PiS nie podoba. A z drugiej strony jest to szansa dla nas. Być może nam się w końcu uda zawitać się w służbie dyplomatycznej. Wspaniale. Dokładnie. Jako student. Argumentowano to tym, że warto wprowadzać ludzi, jak to zostało określone w mailu, zaufanych z właściwych kręgów i z odpowiednim doświadczeniem, cokolwiek pod odpowiednim doświadczeniem rozumieć. Odpowiedniego rynku. Dokładnie. I wolny rynek wprowadzić bardziej. Tak. I oni mieli tę praktykę, którą odbywali w Akademii Dyplomatycznej, odbyć po prostu w praktyce w ciągu 2-3 lat. Oczywiście jakieś testy w międzyczasie przejść. Miało pozostać wymaganie językowe i oczywiście pierwotna ścieżka dostania się w kręgi dyplomatyczno-MSZ-owskie miała również pozostać, ale miałaby też zostać otwarta po prostu kolejna furtka na drodze ustawy. I z tego, co dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, już ta furtka istnieje. Ach, ja słyszałem jeszcze z innej beczki, no bo jako, że Michał Dworczyk, no to jest szef kancelarii, no to tak naprawdę
Dowiedzieliśmy się o przeciekach korespondencji między wieloma resortami. Bardziej chciałbym się skupić na kwestii obronności teraz. I na przykład na tym felernym zakupie F-35 od Amerykanów, gdzie okazało się, że... To też jest temat. Gdzie okazało się, że pomimo tego, że te samoloty są niesamowicie zaawansowane technologicznie i mają wiele, wiele specjalnych zdolności, na przykład mogą przynosić głowice atomowe albo omijać systemy reagowania rosyjskie, to problem jest taki, że troszeczkę nie mamy infrastruktury, żeby skutecznie z nich korzystać. Żeby skutecznie przeszkolić naszych nawet nie, ale pilotów. Mówię, to jest tu inny temat, bo na razie mówię o infrastrukturze naziemnej. Nie mamy po prostu lotnisk przystosowanych technicznie. No w teorii można zrealizować to jakoś w ramach NATO, także to byłoby dobrze, w teorii do załatwienia. Pojawia się wtedy kolejny temat. Nie mamy personelu przeszkolonego, żeby to zrobić. I teraz możemy postawić na przeszkolenie personelu, ale wtedy pozbywamy się de facto na kilka lat lotnictwa, bo nasi piloci zamiast latać na F-16 muszą się doszkalać, żeby latać na F-35. Kwestie właśnie takie jak właśnie zakupy tych samolotów, kwestii realizacji produkcji nowych karabinów dla wojska i całej modyfikacji szpeju i całego uzbrojenia naszej armii, to tam się znalazło. To mnie szczególnie boli, bo wiązałem z tym jakieś nadzieje, tak osobiście. Powiem tak, no też trzeba pamiętać o tym. Interesując się militariami i oczywiście zostały zweryfikowane moje nadzieje. Rzecz, która powinna być naprawdę w dokumentach sklasyfikowanych, zamknięta w teczce i być do oczu, że tak powiem, ministra bezpieczeństwa. Raz w czas może pokazana na jakichś targach zbrojeniowych, atasze wojskowym innych krajów i tyle. I tyle. A mamy de facto osobę, która... sama nie powinna takiej dokumentacji czy posiadać, czy takich informacji posiadać wyłącznie ustnie przekazane od właśnie pana ministra, pana premiera, przepraszam, a nie mówić o tym w otwarty sposób, że jest niemożliwe do korzystania, że jest coś niesprawne, ile wad tam było. Jaki to w ogóle, raz, że daje obraz naszej całej obronności, dwa, jakie ogromne, bo trzeba pamiętać o tym, że militaria wiążą się z gargantuicznymi wydatkami dla państwa, a tymczasem jakby wydatki państwowe to wydatki de facto nasze, bo przecież państwo własnych pieniędzy nie posiada, zawsze warto podkreślać, bo jak pokazują wciąż nowe badania, wielu Polaków i wielu obywateli po prostu nie zdaje sobie z tego sprawy, że państwo pieniędzy własnych nie posiada żadnych. Wszystkie pieniądze wychodzą tak naprawdę oddolnie. Ale o czym mówimy, jak wielu Polaków uważa, że nie płaci podatków? Więc no to swoje. Że VAT nie jest podatkiem. VAT nie istnieje przecież. Tak? Dlatego chyba ważnym... Akcyza też nie istnieje. Ważnym zakończeniem, zarówno dla nas, jest to, żebyśmy uważali na maile, do apelacja w sumie do wszystkich członków rządu, do wszystkich ważnych osobistości, jest to, żeby na szkolenie uważać, żeby stosować, żeby SACHO zmieniać, że... Albo jak pan prezes, niech idzie od góry przykład. Pan prezes nie korzysta z maili. Pan prezes wysyła w teczkach. Wszystko osobiście, wszystko w kopertach, przesyłane przez swoich wysłanników zaufanych. Z drugiej strony, czy przejście na taką formę analogową obecnie nie jest złym rozwiązaniem? W momencie, kiedy tak naprawdę, mając odpowiednie środki i odpowiednio przeszkolony personel, można się w wiele miejsc dostać zdalnie. Wydaje mi się, że to jest coś do przemyślenia dla rządzących i może pojawi się jakaś nowa posada gońca na przykład. Jak długo nie będziemy jeździć konno. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i po prostu tacy gońcy będą latali. No wiesz, messenger, to tylko że taki manualny. Sobie sprawę, że jest niebieskie uniformy? Tak, niebieskie uniformy i tacy messengerzy. Zdaję sobie sprawę, że jest to swego rodzaju po prostu atawizm, czyli jakieś cofanie się w rozwoju, ewolucji, ale... Czy jest to złe? No, to jest powrót do korzeni. Jest to bezpieczniejsze niż ta ogromna przestrzeń internetu, a ta ogromna przestrzeń przesyłu danych, w którym zwykły, wyszkolony 16-latek może być w stanie włamać się do Pentagonu. A tu zwykły, przeszkolony 16-latek cię nie napadnie na ulicy, jak będziesz biegł. Albo jechał może na tej elektrycznej hulajnodze. Tylko byle nie chińskiej, bo się okaże, że jest posłuchem z trackerem. Ale nie, to było za wolno, bo teraz nałożyli takie limity prędkości, że... Więc... Już prędzej rower może. Uważajmy. I panowie ministrowie, miejmy nadzieję, że... Panowie ministrowie, powodzenia, bo... Z taką obroną antyhakerską to... Czekamy na następne doniesienia. Może coś ciekawego się tam znajdzie. Może w końcu
oficjalna linia się pojawi, co się naprawdę wydarzyło. Szczerze, naprawdę spałbym spokojnie, gdyby okazało się, że większość tego, albo prawie wszystko to fake. Naprawdę, byłoby dużo lepiej. Ta rozmowa wtedy nie miałaby sensu. To jest wtedy, że tak powiem, próba destabilizacji jakiegoś zaufania, czy też po prostu w relacji polsko. Ale z drugiej strony wciąż powtarzająca się narracja o wojnie hybrydowej, o wojnie technologicznej, czy jakichś niekonwencjonalnych sposobach właśnie wprowadzania destabilizacji. Zadziałało? Zadziałało. Wszyscy o tym mówią. I dalej działa, i będzie działało. Ale czy wszyscy o tym mówią? Wiadomo, nagłówki w gazetach się pojawiają, ale nikt do końca, jak robiłem taki mały research w swoim kręgu, powiedzmy kilkadziesiąt osób gdzieś tam przepytałem w ostatnim czasie, czy kojarzą coś więcej oprócz tego, że taka afera istnieje, albo co tak naprawdę się stało? W większości usłyszałem odpowiedź nie. Od was usłyszałem odpowiedź twierdzącą. Ja mam taki pomysł dla wszystkich osób, nie wiem, zajaranych w jakiś sposób sytuacją polityczną w Polsce. Wpiszcie sobie po prostu dzisiejszą datę w kajeciku, gdzieś tam odnotujcie afera mailowa, coś tam, oficjalna linia partii taka i taka. Poczekajmy te 2 lata do wyborów. Zobaczymy, czy po wyborach będą wyciągane konsekwencje wewnątrz partii rządzącej, jeżeli znowu wygra. Jeżeli tak, to może jednak coś było, jednak było jakieś przesłanie, bo moim zdaniem nie dowiemy się przez następne dobre dwa lata, nie dowiemy się, czy to było prawda. Ciągły problem, narastający problem na granicy polsko-białoruskiej będzie tylko podsycał możliwość korzystania z tej narracji wojny hybrydowej, włączenia maili z innymi typami zagrożenia i po prostu wystraszone społeczeństwo nie będzie potrafiło określić, co jest prawdą, co jest. Dokładnie. Oczywiście prokuratura już prowadzi postępowanie wyjaśniające, szczególnie w kwestii tego, kto tego ataku dokonał. O tym postępowaniu niespecjalnie wiele wiadomo. Jest po prostu informacja, że ono jest w toku. No, bądźmy szczerzy, no, nie minęło tak dużo czasu od jego wszczęcia. Także musimy czekać na jakieś szersze informacje, mam nadzieję, że je uzyskamy. Zostało też złożone inne zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie złożył pan Adam Sztabka. Dla niewtajemniczonych jest to szef partii Nowoczesna. Oskarża on między innymi w tym zawiadomieniu, właściwie wskazuje oskarżenia w tym zawiadomieniu, między innymi o korupcję polityczną, o to, że z maili wynika, że Julia Przyłębska, prezes TK, miała wpływ na wybór prezesa Sądu Najwyższego. O. Pojawia też się tam postać Tadeusza Rydzyka jako osoby, która rzekomo miała w bezpośredni sposób wpłynąć na wybór prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ale jest to temat już szerszy i zdecydowanie przepełniony konotacjami zakulisowymi, zagrywkami, rozmowami nieoficjalnymi. Także może, większość tych rzeczy to kiedyś po prostu doniesienia, a nie potwierdzone informacje, także nie będziemy tego specjalnie teraz rozwijać. Ale być może temat na przyszłość. Usiąść dosłownie mail za mailem, spróbować przeanalizować. To jest coś, co jeśli Państwa zainteresuje, bardzo chętnie byśmy... Zabawa na nie jeden wieczór na pewno. Można się troszeczkę uśmiechnąć, ale przy głębszym przemyśleniu uśmiech z twarzy zaczyna znikać, bo zdajemy sobie sprawę, że to są osoby, które decydują o porządku prawno-politycznym, w jakim po prostu przebywamy na co dzień. Ja proponuję klasyczne polskie śmianie się przez łzy. Zawsze działa. Uniwersalne. Jak długo się śmiejemy, a nie tego patrzę. No cóż, myślę, że dochodzimy powolutku do klamry. Dziękujemy wam za uwagę. Jeżeli Ukracamy konotacje i fałszywe informacje. Także jeżeli zainteresowały was poruszone wątki, no wiadomo, nie wchodziliśmy w ogromne szczegóły, bo są to tematy najczęściej bardzo obszerne. Gwoli podsumowania warto po prostu powiedzieć kilka rzeczy. Mianowicie chyba pierwsza, która się nasuwa, to to, że musimy doceniać bezpieczeństwo informacyjne. Nie wysyłajcie... Gdy go zabraknie, nie wysyłajcie... nawet prezes rady, szef kancelarii nie daje rady. Uważajcie, od kogo odbieracie telefony, a jeżeli odbieracie, zastanówcie się, czy na pewno rozmawiacie z przedstawicielem banku, czy to na pewno dzwoni wasz wnuk, wasza sąsiadka, czy wasz kolega. Czy naprawdę z ONZ-u dzwonią. I zastanówcie się, czy jesteście w stanie na 100% potwierdzić, że to jest osoba, której chcecie przesłać pieniądze, udostępnić swój, nie wiem, swoje dokładniejsze dane i po prostu dbajcie o to. Słuchajcie mądrych ludzi, bo mamy mnóstwo świetnych ekspertów w Polsce. Take care. Słuchajcie mądrzejszych od nas. To chyba by było na tyle w tym temacie. Spodziewajcie się nowych materiałów na Instytucie Politologii od naszej trójcy.
I zapraszamy do lektury. Wszystkie źródła, wszystkie nasze doniesienia jak znajdują zawsze się w opisie. Jak najbardziej. Wszystko do znalezienia pod filmem. A tymczasem do zobaczenia w następnych materiałach. A czy będziemy mniej lub bardziej uśmiechnięci, będzie prawdopodobnie zależało po prostu od ich treści i poruszanej tematyki. Do zobaczenia. Hej!